Laboratorium Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, Virginia. Przestań, Willy. Dlaczego lubisz karmić robaki? Co to? Portoicetes terminifera, zwykła szarańcza. Ohydna. Tak czy siak, trzeba ją nakarmić. Nie wiem, co paliłaś, ale ja tam nie wejdę. Nie musisz, twardzielu, ale kiedy skończę, stawiasz kolację. Zaniosę fikusa i po robocie. Zamknij za mną drzwi. A kombinezon? To nie tarantule. Willy, pomóż mi. Uciekaj stamtąd. Nie mogę. Jaki jest kod? 91432. Proszę, pomóż mi. Zabierz je. Są we włosach. Wciąż masz ochotę na kolację? Gino, przepraszam. Atak szarańczy. Występują. Muzyka. Zdjęcia. Georgetown, Waszyngton. Dokąd? Wracaj. Doktor Reardon, mówi Vivian. Chodzi o laboratorium. Departament Rolnictwa prowadzi w nim badania. Biuro Kontroli Rządu chce je zamknąć. Jesteś na naszej stronie? Tak. Sprawdź, co badają w laboratorium C12. Utajnili dane. Dziwne. Kto kieruje projektem? Peter Axelrod. Spotkajmy się za kwadrans przed jego laboratorium. Dowiedz się, co kombinuje. Peter Axelrod, upiór z przeszłości. Muszę to sprawdzić, zanim polecę wieczorem do Kalifornii. Żegnaj lunchu we dwoje. Przepraszam. Musimy porozmawiać, zanim znikniesz. Kiedy wrócę, obiecuję, że się tym zajmiemy. Dan. Wiedzieliśmy, że tak będzie, kiedy przyjmę stanowisko podsekretarza w Departamencie Rolnictwa.
Mogłem stanąć na czele ONZ-owskiej komórki do walki z głodem, ale obiecaliśmy sobie, że pomyślimy o rodzinie. Porozmawiamy o tym, ale teraz muszę iść. Muszę. Kocham cię. Będę za 2 godziny. Laboratorium Departamentu Rolnictwa. Co wiemy? Dziwne. Niczego nie znalazłam. Nad czym oficjalnie pracuje Axel Roth? Porównuje afrykańskie i europejskie pszczoły. Więc dlaczego utajnił badania? Dzięki. Peter? Cześć, Maddie. Byłam ciekawa, jak tam twoje pszczoły. Zawsze znajdę czas dla mojej ulubionej studentki. Gratuluję awansu. Nad czym pracujecie w laboratorium C12? Może cię to zainteresuje. Robi wrażenie. Patrz teraz. Załóż maskę. Dlaczego? To DDT. DDT, the pesticide. Środek owadobójczy. Okay. Now watch. Patrz teraz. Uodporniła się na DDT? Co to za szarańcza? To moje dziecko. Jak to? Stworzyłem hybrydę, krzyżując gatunek pustynny z australijskim. Jest odporna na wszystkie znane pestycydy. Udało mi się wyodrębnić DNA obu gatunków. Okazuje się, że ciąża hybrydy jest 4 razy krótsza od szarańczy pustynnej i australijskiej. Rozmnaża się też 10 razy szybciej. Jak długo żyją? Ponad 2 lata. 3 razy dłużej od przeciętnej szarańczy. Są bardzo szybkie. W ciągu dnia mogą pokonać dystans 480 kilometrów. Robisz to wszystko bez wiedzy departamentu? Od kiedy naukowiec nie może prowadzić badań we własnym ośrodku? Rok temu plaga dotknęła 2 kontynenty. Szarańcza zniszczyła 1/5 upraw w Afryce. Teraz zagraża Europie. Nie potrzebujemy zmutowanych szkodników. Ta wiedza może się przydać w leczeniu chorób. Dzieci będą się rodziły odporne na astmę i białaczkę. Pracujesz z owadami, nie dziećmi. To nieistotne. Mam na myśli naukę. Departament Rolnictwa na pewno za to nie płaci. Zajmuję się tym w wolnych chwilach. Przybyło im siły, ale nie rozumu. Dorabiasz na zleceniach z Departamentu Obrony? Żartujesz? Gdyby się uwolnił, spustoszyłyby cały kontynent. Stworzyłeś broń biologiczną. Mój eksperyment nie różni się od tych prowadzonych na krowach, truskawkach i kukurydzy.
Co z tego, że żywność jest modyfikowana, skoro można nią wyżywić cały świat? Co z ciebie za naukowiec? Życie człowieka jest dla mnie najważniejsze. Przerwiesz badanie. Co takiego? Szarańcza ma zginąć. Nie stanowi zagrożenia. Wiesz, że jeśli zadrzesz z naturą, gorzko pożałujesz. Nie pozwolę, żeby choć jeden owad się stąd wydostał. Masz to zniszczyć. Nie zostawiłeś mi wyboru, Peter. Zwalniam cię. Wiem, że miałam być wcześniej, ale nie uwierzysz, co się stało. Daruj sobie. Zrzekłem się awansu, żebyśmy mieli więcej czasu dla siebie. A ciebie znowu nie ma. Nie układa się nam. Co masz na myśli? Nasz związek. Wiem, że mieliśmy pomyśleć o rodzinie. Nie o tym mówię. W takich warunkach nie będę wychowywał dzieci. Mam na myśli naszą przyszłość, ale dla ciebie najważniejsza jest praca. Dla ciebie również. Owszem, ale nie bardziej od naszych planów. Mam dość bycia słomianym wdowcem. Nie wiem, co bardziej mi się nie podoba. To, że tyle pracujesz, czy że kochasz to, co robisz. Spóźnię się na samolot. Mamy w Napie kolejnego martwego gołębia. Na co czekasz? Rozstańmy się, żeby móc wszystko przemyśleć. Kiedy cię nie będzie, poszukam sobie mieszkania. Przygotowałem ci walizkę. Mogę zadzwonić po wylądowaniu? Najpierw robaki. Baza lotnicza Andrews, Maryland.
Baza lotnicza Beale, północna Kalifornia. Zgubiłem walizkę. Zawróć. Dolina Napa, Kalifornia. Miesiąc później. Ciąża. Nawozimy rośliny siarczanem potasowo-magnezowym. Dzięki niemu plony są wyższe o 33%. Wykorzystując ten sam nawóz, uzyskaliśmy doskonałe zbiory z młodych drzewek. To drogi środek, ale dzięki pomocy, którą ONZ oferuje waszym krajom, gra jest warta świeczki. Proszę wybaczyć. Wcześnie wstałaś. Nie mogę spać. To z samotności. Wiem, co czujesz. Może jednak chcesz mieć dziecko? Tu nie chodzi o dziecko. Zawarliśmy układ, że poświęcimy sobie więcej czasu, a ty ciągle renegocjujesz warunki. Dziecko potrzebuje rodziców. Przykro mi, że gorączka zachodniego Nilu nie dość nam przeszkodziła, ale to ty się wyprowadziłeś. Czy w dowód miłości powinnam rzucić pracę? Inni potrafią godzić dom i obowiązki. Poświęcają się tak jak ja. Lecz ty nawet o tym nie myślisz. Nie wiesz, przez co przechodzę. Nie jesteś niezastąpiona. Mogłaś prosić o inny zakres obowiązków. Amerykanie znają się na rolnictwie, ale mało wiedzą o kobietach. Nie po to do ciebie dzwonię. Nie mam czasu. Później do tego wrócimy. Będziesz tatą. Vernon, Indiana. Cześć, dziadku. Kto mówi? Maddie, pamiętasz mnie? Myślałem, że to pomyłka. Powiedziałaś... To znaczy, że ty... Jestem w ciąży. Cudownie. Dan musi być szczęśliwy. Będzie dobrze. American River, Kalifornia. Josie, śpię. To dlaczego mówisz? Tu są ludzie. Dobrze, że mamy namiot. Co to? Zew natury. Nie łaskocz mnie. Nic nie robię. O Boże!
Włącz światło. Uciekaj. Dolina Napa, Kalifornia. Ayúdame con esto. Hay otra capa allá. Ya voy. Está lleno. A ver. ¿Qué es eso? ¡Ay, mira! Mobilne laboratorium żarłocznych owadów. Musimy zebrać pułapki z trzech pól. Bart, zawieziesz próbki do Sacramento. Następna farma w lewo. Co to było? Leesburg, Virginia. Mama spóźni się do pracy, a ty do szkoły. Umyj zęby i idź już, bo ucieknie ci autobus. Skończyłaś? Tak. Nie chcę jechać autobusem. Mogę z tatą? Jadę na siłownię, a potem do spożywczego. Smaruj, umyj zęby. Siłownia? Jestem bezrobotny. Nie chcę obrosnąć tłuszczem. Będziesz szukał pracy? Tak, jak codziennie. Wiesz, niełatwo o pracę doktorowi entomologii wyrzuconemu z rządowego środka badań. Nie bądź dla siebie surowy. Pytam, bo nie wiem, jak długo poradzimy sobie z jedną pensją. Możesz przyjąć propozycję z Departamentu Obrony. Zastanawiam się nad tym. Dolina Napa, Kalifornia. Jedziemy za nimi. Nie dam ci wygrać. Może nie potrzebuję siłowni. Przyjechał autobus. Wskakuj. Dzień dobry, doktorze Axelrod. Co u ciebie, Ralphie? W porządku. Pa, słoneczko. Pamiętaj, tylko głupcy nie chodzą do szkoły.
Co to za hałas? Brzmi jak kartonik stukający o szprychy, tylko głośniej. O wiele. Widzieliście? Co to? Nie wiem. Zamknijcie wszystkie okna, prędko. Okna do góry. Spokojnie, nic nam nie zrobią. Nie bójcie się, nie wlecą do środka. Ja chcę do taty. Ralphie, otwieraj. Sophie. Wezwij karetkę. Dolina Napa, Kalifornia. Biuro ONZ, Waszyngton. Komunikat o szarańczy? Czy zachodnie wybrzeże i Virginię zaatakował ten sam gatunek? Dziwi mnie tylko, że to podobne plagi, lecz o tej porze roku to możliwe. Cześć, Dan. Widziałeś komunikat o szarańczy? My go wysłaliśmy. Byliśmy tam, kiedy zaatakowała. Jest się czym martwić? To pewnie odosobnione przypadki. Kiedy byłam dzieckiem, straciliśmy przez nią uprawę. Twój ojciec o tym wspominał. Przepraszam, że byłem rano niemiły. Skłamałabym, mówiąc, że mnie nie zabolało. Przepraszam. Dzwoni sekretarz rolnictwa. Muszę kończyć. Słyszałem. Mogę oddzwonić? Jasne. Uważaj na siebie. Dzień dobry, panie sekretarzu. Co się tam dzieje? Jaka jest prognoza pogody? Pittsburgh? Dzięki. Dzięki, Wyatt. Dolina Kalifornijska. Vivian, jaka jest procedura zwalczania plagi szarańczy? Rozpylone z powietrza dymetolin albo matalin zabijają je w pół godziny, ale są szkodliwe dla zwierząt. Dym i ogień też są skuteczne.
Bart, ostrzeż rolników z Doliny Kalifornijskiej. Niech przygotują pestycydy i ukryją zwierzęta. I niech nie wypalają pól. Wyatt. Maddie. Dokąd leci szarańcza ze wschodniego wybrzeża? Zajmuje się pogodą, nie wędrówkami szkodników. Lecą na północny zachód. Lubią wilgoć i unikają skrajnych temperatur. Dokąd mogą się kierować? Nie jestem hazardzistą, ale obstawiam Wielkie Jeziora, Pittsburgh, Cleveland. O to samo pytał Peter Axelrod. Czego chciał? Prognozy na najbliższe dni. Vivian? Skontaktuj mnie z Peterem Axelrodem. Ostrzeżenie dla rolników ma mieć najwyższy priorytet. Powiedzą, że panikujemy. Nie chcę ryzykować. Visalia, 320 km na południowy wschód od Napy. Będzie wesoło. To nasz wspólny weekend. Nie grymaście, jeszcze nie raz będą urodziny. Nazrywamy pomarańczy i będziemy się nimi zajadali. Wystarczy dla wszystkich. Mieliśmy udane zbiory. Dzwoni do ciebie doktor Axelrod. Peter, co tym razem wymyśliłeś? Mogę ci pomóc. To twoja szarańcza? Dokąd leci? Będę zgadywał. Chyba do Pittsburgha. Pracujesz dla Departamentu Obrony? Nie. Wymknęły ci się. Było dobrze, dopóki nie wkroczyłaś. Miałeś je zlikwidować. Teraz pustoszą wybrzeża. Wiesz, co to oznacza? Bardziej niż ci się wydaje. Rui jest 3 kilometry stąd. Jeśli chcesz pomóc, udostępnij nam wyniki badań i nie przeszkadzaj. Dostaniesz je, ale chcę wejść do zespołu. Nie teraz. Festiwal owoców cytrusowych? Czy twoja szarańcza lubi cytrusy? Ona wszystko pożera. Zawracamy. Rozdzielcie się i każcie ludziom wracać do domów. Zadzwoń do lokalnego radia. Niech ostrzegą farmerów, że od zachodu nadciąga rój szarańczy. Czy pan tu pracuje? Proszę opuścić to miejsce. Musi mi pan pomóc w ewakuacji. Zbliża się rój szarańczy. Akurat. Pracuję dla rządu. Pani nie żartuje? Jeśli przyleci tu szarańcza, pański gaj przestanie istnieć. Proszę opuścić to miejsce. Zamykamy festiwal. Proszę wracać do domów. Dziękujemy, że przyszliście, ale musimy kończyć. Przerywamy festiwal. Zapraszamy do wyjścia. Tędy, wychodźcie. Maddie? Rui jest 2 kilometry stąd. Mówiłem, że będzie fajnie. A tak, siedzielibyście w domu z mamą i temu, jak mu tam. Co to? Uciekajcie. Do samochodu.
Wleciały mi do włosów. Tylko spokojnie. Normalnie usuwa chrom ze zderzaków, ale na nie nie działa. To na nic. Pittsburgh, Pensylwania. Dzisiejsze liczby. Dzięki, Carl. Cześć, Stacy. Ładnie wyglądasz. Miło, że zauważyłeś. Jaki przystojny. I w ogóle. Dzień dobry, pani O'Brien. Verlaine Cable System ma dla pani wyjątkową ofertę. Głupia załza. Wyatt? Mówi Peter. Podaj mi aktualną pogodę dla Pittsburgha. Wiatr, wilgotność powietrza... Nie mogę z tobą rozmawiać. Dlaczego? Przykro mi. Na razie. Gdyby nie był taki uroczy, oskarżyłabym go o molestowanie. Ciągle do mnie przychodzi, prawi komplementy. A kto się stroi jak burdel mama? Kto tu kogo molestuje? Stacy, porozmawiajmy w sali konferencyjnej. Dzień dobry. Znowu bujacie w obłokach? My odwalamy całą robotę, ale to was chwalą. Różnimy się od was tylko długimi spodniami i śmiesznymi czapkami. Zaskoczyliście mnie. Dziękuję wam. Też mi niespodzianka. Tort urodzinowy. W tej robocie tylko to jest pewne. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Co to? Niezła chmura. Wieża kontrolna lotniska w Pittsburghu. Ruby, rzuć na to okiem. Co to może być? Chmura burzowa. Kieruj samoloty dookoła. Heartland Air Express 32. Przekierowanie kursu. Widzicie to? Co to za paskudztwo? Chcę stąd wyjść. Dokąd pójdziesz? Nie wlecą do budynku. Rzekł Pan do Mojżesza, wyciągnij rękę nad ziemię egipską, aby ściągnęła szarańcza i pożarła wszelką roślinę ziemi. Tower.
Wieża, słucham. Nazywam się dr Peter Axelrod. Jestem pracownikiem Departamentu Rolnictwa. To, co na północno-wschodniej części nieba wygląda jak ciemna chmura, jest w rzeczywistości rojem szarańczy. Może on zakłócić ruch powietrzny. Kto pana połączył? Musi mi pani uwierzyć. Wieża do Heartland Air Express 297, pozwolenie na start z pasa 29. Zrozumiałem. Nazywam się dr Axelrod i pracuję w Departamencie Rolnictwa. Rój szarańczy leci w waszym kierunku. Ma 16 km szerokości i 300 metrów wysokości. Nie da się go przeoczyć. Wpadły do środka. Zabijcie drani. Nie cierpię robaków. Zabierzcie je. Zbyt piękne, by było prawdziwe. Co to? Chyba owady. Radzę zamknąć lotnisko. To pani jest kierowniczką zmiany? Właśnie unikamy latających małpek. Tu Cargo Express 297. Wlecieliśmy w rój owadów. Straciliśmy silnik. Musimy lądować awaryjnie. Zwiększ obroty. Silnik nie reaguje. Dolina Kalifornijska. Nic ci nie jest, tato. Z tego, co widziałem w wiadomościach, to ja powinienem cię o to pytać. Co się dzieje? Nie wiem. Poradzisz sobie. Reardonowie wiedzą, jak walczyć z szarańczą, ale nie taką. Jak się ich pozbędziesz? Jeszcze nie wiem. Na pewno coś wymyślisz. Podbierze was mama z tym, jak mu tam. Z Bobem. Wielki chaos. Tak ludzie określają atak szarańczy podczas festiwalu owoców cytrusowych w Dolinie Kalifornijskiej. Zdarzenie zostało zarejestrowane amatorską kamerą. Zdezorientowani ludzie uciekali w panice. Obecni na miejscu pracownicy Departamentu Rolnictwa na próżno usiłowali walczyć z rojem. Teraz rozumiesz. Przez te 3 lata, kiedy wracałeś po nocach, pracowałeś nad szarańczą? Tak. Teraz nasza córka jest w śpiączce, bo chciałeś sobie coś udowodnić? Dr. Axelrod? Tak, FBI. Aresztujecie mnie? Nie, ale pojedzie pan z nami. Teraz? Tak. Przepraszam. Departament Bezpieczeństwa Krajowego.
Prezydent nakazał Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego zminimalizować zagrożenie. Czy mogą stać za tym terroryści? Nie wyciągajmy pochopnych wniosków. Nie wszyscy naraz. Przepraszam. Amerykanie liczą na ochronę rządu. Choć nie sądzę, by było się czym martwić. Departament Rolnictwa twierdzi, że plaga na wschodnim i zachodnim wybrzeżu nie jest dziełem terrorystów. Dr Mehdi Reardon z Departamentu Rolnictwa zajmuje się szkodnikami i monitoruje rozwój sytuacji. Dziękuję, panie sekretarzu. Przeprowadziliśmy testy na szarańczy z obu rojów. Mamy do czynienia z hybrydą odporną na wszystkie znane pestycydy. Skąd się wzięły? Wydostały się z rządowego laboratorium. Departament Rolnictwa wiedział o ich istnieniu. Dowiedzieliśmy się i kazaliśmy je zniszczyć. Nadzorowałam to osobiście, a naukowiec, który za tym stał, został zwolniony. Była pani jego przełożoną? Tak. Odpowiadam za działalność laboratorium, ale to nie my finansowaliśmy badania. To kto? Nie wiem. Czego możemy się spodziewać? To akurat wiemy. Fort Douglas, Maryland. Okres od złożenia jaj do osiągnięcia dorosłości trwa 8 dni. To ponad 2 razy krócej od zwykłej szarańczy. Każdy owad zjada dziennie 2 razy tyle, ile waży. Milion szarańczy pożera dziennie 32 hektary upraw. O jakiej liczbie mówimy? O setkach milionów rozmnażających się w postępie geometrycznym. Szarańcza zniszczy plantacje, więc jest się o co martwić, generale Miller. To obszary dotknięte plagą. Współpracujemy ze służbami meteorologicznymi. Przekazujemy obrazy satelitarne i prognozy pogody. Szarańcza rozmnaża się w wilgotnych warunkach, a do tego szybko się przemieszcza. W ciągu jednego dnia rój może pokonać dystans 480 km. Lecąc z wiatrem jeszcze więcej. Mając taką prędkość, zdolności reprodukcyjne i sprzyjające warunki pogodowe, potrafi pożreć w ciągu dnia tysiące kilometrów kwadratowych upraw. Co pan robił na lotnisku w Pittsburghu? Chciałem ich ostrzec. Samolot firmy kurierskiej startujący z lotniska w Pittsburghu wleciał w rój szarańczy i po kilku minutach rozbił się na sąsiednim polu. Kapitan i drugi pilot ponieśli śmierć na miejscu. Federalna administracja lotnicza próbuje zlokalizować czarne skrzynki we wraku maszyny. Czy można je zagłodzić? Są zaprogramowane, żeby przeżyć. Czym się żywią? Pożrą każde źdźbło trawy i liście ze wszystkich drzew. Jeśli nie znajdziemy rozwiązania, sami wcześniej umrzemy z głodu. Mamy do czynienia z dwoma licznymi rojami. Jeśli się połączą nad centrum Ameryki, zniszczą wszystkie uprawy zbóż. Zaczną się jeszcze szybciej rozmnażać. Wtedy nie da się ich powstrzymać. W apokalipsie mowa jest o roju szarańczy, która pokrywa Ziemię. Nie chciałbym myśleć o końcu świata. Człowiek odpowiada za to, co się stało, i człowiek musi temu zaradzić. Kto wiedział o pańskich badaniach? Oprócz Departamentu Obrony? Tak. Nie wiem. Notuj, co mówią. Przedstawiam doktora Dana Dreyera, attaché do spraw rolnictwa przy ONZ-cie. Dan jest jednym z najlepszych ekspertów w zakresie podnoszenia wydajności zbiorów w krajach trzeciego świata. Gdybym był sekretarzem rolnictwa, zacząłbym się martwić o stołek. Dziękuję, panie Rask. Rozmawiamy o problemach Stanów Zjednoczonych. Zapominając, że 1/3 świata produkcji zbóż pochodzi z Ameryki.
Stoimy przed klęską głodu na niespotykaną skalę. Coś pewnie da się zrobić. Owszem. Niestety plagi szarańczy często nawiedzają Afrykę. Co wtedy robicie? Rozpoczynamy żniwa tak wcześnie, jak to możliwe, zanim zaatakują szkodniki. Lepsze to niż nic. To ich nie zabija, ale zniszczenia są o wiele mniejsze. Co robimy? To będzie pierwsza taka mobilizacja w historii Ameryki. Musimy natychmiast rozpocząć żniwa. Stracimy miliardy dolarów. A jeśli tego nie zrobimy? Jeden ze świadków powiedział, że wyglądało to, jakby ręka Boga zasłoniła niebo. Olbrzymi rój szarańczy wywołał chaos na międzystanowej trasie numer 5. Wskutek karambolu droga w kierunku północnym była nieprzejezdna przez kilka godzin. W razie napotkania roju szarańczy policja prosi kierowców o ostrożność, zjechanie na pobocze i pozostanie w samochodach. Oddaję głos do studia. Satelity potrafią namierzyć roje owadów, jednak wystarczy kilka minut, by powstały nowe. Mają zmutowane geny, więc nie wiemy, do czego są zdolne. Wiemy, gdzie nocują, ale i tak nie potrafimy ich powstrzymać. Poradzimy sobie. Jeśli ewakuujemy obszary na trasie szarańczy, wojsko rozprawi się z nimi. Gdzie będą jutro o świcie? Chcecie do nich strzelać? Użyjemy broni konwencjonalnej, jeśli zajdzie potrzeba niekonwencjonalnej. Pańskie rozwiązanie wywoła masową panikę. Co powiemy obywatelom? Najważniejsze jest ich bezpieczeństwo. Trzeba powiedzieć ludziom, żeby zostali w domach. Proponuję wprowadzić kwarantannę i wstrzymać ruch międzynarodowy. Rusk. Thanks. Na wschodnim wybrzeżu szarańcza zabiła zwierzęta hodowlane. Spełnia się najczarniejszy scenariusz. Kiedy w Afryce i Australii brakowało jedzenia, szarańcza zjadała się nawzajem. Zmutowane owady mogą szukać alternatywnych źródeł białka, na przykład mięsa. Będziemy w ich menu. Nadal nie chcecie pomocy wojska? Ile będzie ofiar? Warto się było zastanowić, zanim pani ludzie zaczęli dokazywać. Porozmawiajmy na osobności. Ktoś zapłaci za twoje błędy, lecz ja nie mam zamiaru. Znajdź rozwiązanie, albo pożegnasz się z karierą. Nie sądzi pan, że mamy ważniejsze problemy od własnych posad? Jakie szlachetne. Rozwiązanie zna Peter Axelrod. Gdzie on jest? Jest niedostępny. To znaczy? Vivian. Petera mogą mieć federalni. Dowiedz się, gdzie go trzymają. Dr. Reardon. Dr. Dreyer. Wszystko w porządku? Tak. Byłaś jak dynamit. Dzięki. Nie znałem cię od tej strony. Muszę odpocząć. Jesteś chora? Jestem w ciąży. Próbowałam ci powiedzieć, wiem, że nie chcesz zakładać rodziny. Byłem wzburzony, kiedy to powiedziałem. Nie patrz tak, jeszcze nie widać. Pięknie wyglądasz. Jeśli zaatakujemy... Zgadzam się z panią. Powodzenia w Ohio. Przejęliście dokumentację. Laboratorium nie istnieje. Czego jeszcze chcecie? Chcemy wiedzieć, jak unicestwić szarańcze. Bez unicestwienia połowy populacji to niemożliwe. A jeśli zginie tylko 10%? Wątpię.
Kierują się nad Ohio. Już? Podążają za obszarem niskiego ciśnienia, który rano był nad Appalachami. Axel Roth jest w Forcie Douglas. Badają tam broń biologiczną. Fort Douglas, ośrodek badawczy w Maryland. To jedyne wyjście. Po co te środki ostrożności? Nie chcemy, żeby media dowiedziały się o próbach z gazem VX. Niech pan patrzy. Tego gazu użył Saddam przeciwko swojemu narodowi. To skuteczna broń. Nie żyje. Właśnie. Zabił go pan. O to chodziło. Nie jestem przekonany. Ma pan lepszy pomysł? Przyspieszone żniwa, Hillsborough, Ohio. Rui przelatuje właśnie nad rzeką. Kwadrant 4B jest czysty. Wy jesteście w 9A i 5C. Nie uporacie się przed zachodem słońca. Powiedz ludziom, że będą pracowali całą noc. To cenne zbiory. Cześć, jak się czujesz? Nie myślę o tym. Rui przemieszcza się do Doliny Ohio. Śledzimy go. Nie doleci tu przed zmrokiem. Wszystko w porządku? Martwię się o nas. Nie musisz, wrócę do domu. Nie rób tego tylko z uwagi na ciążę. Nie jestem bezradną nastolatką. Wróć, jeśli chcesz ze mną być. Porozmawiamy o tym. Też tak myślę. Panie generale, słucham. Muszę się widzieć z Peterem Axelrodem. Proszę rozmawiać z FBI. Wiem, że go nie upilnowałem, ale nikt tak jak on nie zna się na szarańczy. Ja tylko wypełniam swoje obowiązki. Doceniam to, ale chcę, żeby mi pan pomógł w wypełnieniu moich. Przecież zależy nam na uniknięciu katastrofy. Wiem, że Axel Roth jest w Forcie Douglas. Niech mi pan pomoże, a ja pomogę panu. Proszę ze mną. Fort Douglas, Maryland. Gaz paraliżujący, oszaleliście? Tylko to je zabije. Bomba atomowa też. Stosowanie gazów bojowych jest zabronione. VX zabija w kilka minut, a człowiek umiera w konwulsjach. Rozpylimy go z wysokości. Zanim dotrze do ziemi, będzie wystarczająco silny, by zabić szarańczy, ale pozostanie prawie nieszkodliwy dla człowieka. Prawie. Zanim VX opadnie na ziemię, jego szkodliwość będzie znikoma. Jasne, bo zabije tylko 20% populacji. 5 do 10. To oznacza miliony istnień. Nie mamy wyjścia. Rozpylimy go nad polami z dala od ludzkich osiedli. A co z rolnikami, wodą i glebą? VX ma krótkotrwały wpływ na środowisko. Przeprowadziliście testy? W warunkach laboratoryjnych. Wystarczy przeprowadzić próby w terenie. Agencja do spraw żywności, leków oraz Departament Rolnictwa nigdy się na to nie zgodzą. To wojsko chroni Amerykę. Przeprowadzimy testy na roju lecącym nad Ohio. Prezydent wydał zgodę. Musimy spróbować. Żałuję, że to jedyne rozwiązanie. Tam mieszka dużo dzieci. Środkowe Ohio. Nadlatują. Już? V
Vernon, Indiana. Departament Bezpieczeństwa Krajowego ostrzegł, że rój szarańczy pustoszy stan Kentucky i Tennessee. Niestety są ofiary. Mieszkańcy proszeni są o pozostanie w domach. Dobra robota. Uporamy się przed zachodem słońca. Ostrożnie. Zabije nas w 2 sekundy, jeśli coś schnocimy. Nie wierzę, że rozpylamy to nad swoim krajem. Panie generale. Stacja GNN, proszę z redakcją krajową. All clear, sir. Jeśli chce pan to rozpylić, to pod nadzorem Departamentu Rolnictwa. Czy się to panu podoba, czy nie? Skoro pani nalega, zgoda. Rui kieruje się nad Indianę. Przekażcie generałowi, że lecą na Indianę. Zrozumiałem. Dzięki za informację. Naradzimy się i poprosimy o pozwolenie. Rui skierował się na południową Indianę. Co robimy? Będziemy wcześniej i przetniemy im drogę. Do roboty. Tam mieszkają ludzie. Owszem, ale to nie miasta. Powiedział pan, że rozpylamy z dala od ludzkich skupisk. Musimy uderzyć tam, gdzie jest szarańcza. Nikt nie mówił, że obejdzie się bez ofiar. To dla nas smutny dzień. Niech pan odwoła operację. Jeśli uszkodzi pani przewody, wszyscy zginiemy. Nie zawaham się. Wolę zginąć, niż zabić niewinnych ludzi. Ona ma rację. Oszaleliście? Radzę nie zaczynać z ciężarną kobietą. Macie wylądować. Posadźcie śmigłowiec. Chwileczkę, tu Miller. Odwołujemy operację. GNN dostało przeciek. Rozumiem. To przez Ruska. Telewizja dostała cynk. Lądujemy w Forcie Knox i czekamy na dalsze instrukcje. Mam nadzieję, że wie pani, co robi. Fort Knox, Kentucky. Dan, Rui jest nad Indianą. Nie mogę się dodzwonić do taty. Będę tam za 45 minut. Pośpiesz się. Nie martw się. Vernon, Indiana. Krajowe Centrum Kryzysowe ostrzega, że ludzie i zwierzęta domowe mają pozostać w budynkach. Nad Vernon nadciąga olbrzymi rój szarańczy. Wkrótce najświeższe informacje. Co tu robicie? Zabiorę was do środka. Fort Knox, Kentucky. Rusk wezwał nas do Waszyngtonu. Pojadę do Indiany ocenić sytuację. Skontaktuję się z nim.
Samochód dla pani podsekretarz. Doktor Axelrod pojedzie ze mną. Na razie zostanie w areszcie. Ta szarańcza się zmienia. Jest bardziej agresywna niż początkowo. Za pozwoleniem chciałbym pojechać tam, gdzie zaatakują, żeby pobrać próbki. Biorę to na siebie. Zgoda. Dziękuję. Departament Bezpieczeństwa Krajowego ostrzega przed atakiem szarańczy w hrabstwach Floyd i Clark. Mieszkańcy mają pozostać w budynkach i czekać na dalsze wskazówki. Coś się stało? Ktoś chce się z tobą przywitać. Tato? Sophie. Obudziłaś się? Jak się czujesz? Jestem zmęczona. Przepraszam cię za to, co się stało. Tatuś bardzo cię kocha. Ja ciebie też. Gdzie jesteś? Szukam szarańczy. Niebawem się zobaczymy. Pa, córeczko. Tato. Dlaczego nie odbierasz telefonu? Jestem zajęty. Co tu robisz? Martwiłam się o ciebie. Rui się zbliża. Poradzimy sobie. Musimy się ukryć. Najpierw schowam cię, Lucky. Pomóż mi, skoro tu jesteś, możesz? Po to przyjechałam. Nie mamy czasu. Chowajcie się, ten rój jest olbrzymi. W stodole będziemy bezpieczni. Co ja narobiłem? Są szybkie. Pierwszy raz widzę, żeby tak się zachowywały. Co teraz? Poczekamy. Co to? Są głodne, a my tu mamy pełno zboża. Musimy coś wymyślić. Zachowajmy spokój. Nie odlecą, dopóki wszystkiego nie pożrą. Nie ma co czekać. Skąd się wzięły? Są bardzo odporne. Nie wiemy, jak je zniszczyć. A prąd? Lampa na owady poskutkowała. Chcesz czekać, aż cały rój usmaży się w małym urządzeniu? Czy ten generator jest sprawny? Powinien. Podepniemy do niego stodołę. To niebezpieczne. Zrobimy z niej krzesło elektryczne dla szarańczy? Ściany są z blachy, a podłoga z betonu. Nie ma paliwa. Gdzieś musi być. Na zewnątrz. Gdzie? Obok stajni. W którym miejscu? Tam. Idę. Chyba żartujesz. Odbiło ci? To moja wina. Pomóż mi. Grab a
line. Yeah. Rozwiń kabel. To będzie uziemienie. Kiedy uruchomimy generator, podepniemy napięcie. Otwórzcie drzwi. Widzisz go? Do środka. Przydadzą się. Powiedz Terry i Sophie, że je kocham. Wiedzą o tym. Teraz. Przepraszam. Dziś szarańcza spustoszyła obszar Phoenix i kieruje się za góry skaliste. Po drodze nie znajdzie wiele pożywienia i kiedy przeleci na drugą stronę, będzie wygłodniała. W ciągu najbliższej doby drugi rój ze wschodniego wybrzeża przekroczy rzekę Mississippi. Nasze żyzne tereny rolnicze i ich mieszkańcy są w niebezpieczeństwie. Jutro w samo południe wojsko rozpocznie operację rozpylania gazu paraliżującego VX, jedynej skutecznej broni przeciwko szarańczy. Ewakuacja terenów zagrożonych rozpocznie się natychmiast. Boże, błogosław Amerykę. Zwolnij trochę. Nie sądziłem, że ty to powiesz. Daj mi odpocząć. Musisz dbać o siebie i nasze dziecko. To należy do twoich obowiązków. Zgadza się. Kocham cię. Dobrze znów to słyszeć. Do roboty. Nie chcę odpowiadać za światową klęskę głodu, wiedząc, że mogłem jej zapobiec. Przedstawię plan ewakuacji poprzedzający operację powietrzną. Jest inny sposób. To niemożliwe. Szarańcza wdziera się na tereny rolnicze. Wiemy, jak ją zabić. Prądem. Co pani opowiada? W Indianie zniszczyliśmy rój wysokim napięciem. Może raz się udało, ale one są wszędzie. Mamy najlepszych uczonych. Zanim zagazujemy ludzi, warto pomyśleć o innych rozwiązaniach. Zbudujemy największą na świecie lampę owadobójczą.
Nie ma czasu na bujanie w obłokach. Nie jestem inżynierem. Maddie, daruj sobie. To jest możliwe. Lorelai Wentworth, Departament Energii. Pomysł dr Reardon ma sens. Poproszę główny ekran. Wzdłuż gór skalistych i rzeki Mississippi biegną linie wysokiego napięcia. Jeśli zwiększymy napięcie, powstanie silne pole elektryczne biegnące poza przewodami. Wszystko, co tamtędy przeleci, zostanie porażone prądem. Zgadza się. Sieć zadziała jak elektryczne ogrodzenie. Obawiam się, że to nie wystarczy. Mówimy o potężnym napięciu. Czy to je uśmierci? Jeśli zgromadzimy dość energii, nie mają szans. Może nam jej braknąć? Przemysł, gospodarstwa domowe, instytucje rządowe. Wszyscy muszą wyłączyć na ten czas urządzenia elektryczne. Do świtu zostało kilka godzin. Warto spróbować, zanim narazimy na niebezpieczeństwo wyborców. Zgadzam się. To lepsze niż rozpylanie broni chemicznej. Porozmawiam z prezydentem. Dziękuję. Zgoda. Ale jeśli się nie uda, zrzucimy gaz paraliżujący. Oto plan. Waszyngton. Wyatt twierdzi, że rój przeleci w pobliżu Rockport w Illinois. Departament Bezpieczeństwa Krajowego apeluje do wszystkich Amerykanów. Do walki z szarańczą potrzeba dużo energii elektrycznej. Odbiorcy prywatni, instytucjonalni i przemysłowi muszą wyłączyć wszystkie urządzenia pobierające prąd. Krajowa rozdzielnia liczy na współpracę. Wiadomości można słuchać przy akumulatorowych odbiornikach radiowych. Mam głupie pytanie. A jeśli szarańcza nie zbliży się do sieci? Przyciągają jasne, odbite światło. Użyjemy wstecznego lusterka? Służba meteorologiczna. Balony pogodowe odbijają światło, kiedy świeci słońce. Jaka jest prognoza na jutro? Będzie słonecznie. Nie martw się. Kontroluję balony. Baza lotnicza Hills, Utah. St. Louis, Missouri. Memphis, Tennessee. We're diverting power now. Przekierujemy energię. Cały kraj w gotowości. Zaczynamy. Wstrzymaliśmy ruch lotniczy nad siecią. Elektrownie czekają na komendę. A lotnictwo na rozkaz, jeśli plan nie wypali. Na pewno się uda. Zgłosimy się, kiedy będziemy na miejscu. Eskadra myśliwców na pozycjach. Czekamy na rozkaz.
Są balony. Here we go. Do dzieła. Powinny być bliżej sieci. Co za różnica? Zbliżcie je o 100 metrów. To ty znasz się na owadach. Jak to wygląda? Powinny być rozstawione w równej odległości, 25 metrów od linii wysokiego napięcia. Możecie umieścić je wyżej? Wystarczy? Więcej się nie da. Już dawno nie spędziliśmy tak dużo czasu razem. Maddie, jesteśmy gotowi. Słyszysz mnie? Schowajmy się w samochodzie. Zaraz się okaże. Oby się udało. Generale, to działa. Gdybym to ja wydał zgodę na zagazowanie Amerykanów, zacząłbym się martwić o posadę. Udało ci się. Nam się udało. Cały naród odetchnął z ulgą, kiedy Departament Bezpieczeństwa Krajowego powiedział, że zwalczyliśmy plagę szarańczy. Dzięki współpracy Amerykanów, szkodniki udało się wytępić prądem elektrycznym. Te, które przeżyły, straciły zdolności rozrodcze. Apokalipsę udało się powstrzymać. Rok później. Tu są moje dziewczęta. Jest trochę zmęczona. O wiele lepiej. Czy jest tu pani Dreyer? Kto pyta? Do ciebie. Tak, to ja. Epidemia? Gdzie? Ile czasu musiałabym poświęcić? Rozważę tę propozycję. Wystąpili. Wersja polska, Sun Studio Polska. Tekst Łukasz Migacz. Fragment z Biblii Tysiąclecia, Księga Wyjścia. Czytał Jan Czernielewski.